Radość życia. Dziękujemy Ci za to, że jesteś sobą i pokazałaś całemu światu, jacy fajni są tancerze. Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w tańcu oraz w nauce. Jej, dziękuję! Jakie fajne życzenia. Haniu, powiedz mi, jak zapadła Twoja decyzja o udziale w programie? Czy ktoś Cię namówił, czy sama? Musi Pan robić takie setki. Ja się jeszcze za tym nie stęskniłam. Jeszcze raz. Sorry, utrudnię Ci trochę. Jak zapadła Twoja decyzja o udziale w programie? Czy ktoś Cię namówił? Tata mnie namówił na udział w programie. I chyba Dudzik. I tata mnie namówił na udział w programie. I no, szukał jakichś takich argumentów, że na przykład dziewiąta edycja, się urodziłem 9.9.1999 o godzinie 9.09. No i w ogóle tak strasznie dużo ich szukał. Na przykład 2016 dodać wszystkie liczby, to wychodzi dziewiątka, więc wiedzi, że to jest akurat to jest akurat mój czas i powinna mieć. Z którym choreografem współpraca Ci szła najlepiej? Ogólnie Zouk & Dance, czy... Zouk & Dance, tak. Czy z odcinku na żywo? Muszę sobie teraz wszystkie wypowiedzieć. Nie, ogólnie z każdym choreografem się świetnie pracowało. A wydaje mi się chyba, że ze Stevenem Reynoldsem, bo on robił choreografię do pierwszego duetu z Bartkiem. I... No, fajnie jakoś się z nim pracowało, bo już na Malcie go mieliśmy i... Okej. W takim razie a propos duetów, to który twoim zdaniem był najlepszy? Z moich czy ogólnie? Z twoich. Duet z Bartkiem i duet ze Stefaną. A który ci przysparzał najwięcej kłopotów? Wszystkie hip-hopowe. Nie, na przykład ten dancehall. Bo no, musiałam się nauczyć 24 godziny, więc to było strasznie ciężkie. Mm-hmm. I na próbach generalnych nie zatańczyłam ani razu w całości, bo cały czas się myliłam i zapominałam i się poddawałam. Ale nie, w końcu się udało i na live nic się nie pomyliłam. I byłam mega szczęśliwa. Pytanie do takich technicznych rzeszy. Czy kostiumy były szyte specjalnie dla Ciebie, na Twoją miarę, czy one były czasem przymierzone? Tak, bo ogólnie mieliśmy trzech stylistów, którzy załatwiali tak te stroje i kupowali z normalnych sklepów, tak jakbyśmy poszli do manufaktury i kupili parę rzeczy, zrobili jakieś fajne stylizacje. No to mniej więcej tak wyglądało. Mieliśmy bardzo dużo ciuchów takich, gdzie oni mogli te stylizacje wybierać, ale też do jakichś konkretnych duetów szyli nam stroje, na przykład jak do duetu mojego Joli. To one były szyte na miarę. A ile trwało, bo mieliście makijaże oczywiście na scenę, tak? To ile trwało robienie takiego makijażu przed? Czy to rzeczywiście był długi proces, czy to tak? To zależy, bo na przykład chłopaki też byli malowani. I u nich to było szybko, bo tylko podkład nałożyli, już jest dobrze. A u nas to była troszkę dłuższa praca. No gdzieś tak z półtorej godziny siedziałam sobie na stołku i czekałam. Ale miałam moją ulubioną panią wizażystkę, więc... Więc wiedziałam, że mnie ładnie umaluje. Z którym z uczestników miałaś najlepsze kontakty? Jak myślisz, czy te kontakty przetrwają zawarte w programie, czy one... czy może... Tak. Najlepsze... Nie szansuję. No nie szansuję, właśnie chciałam powiedzieć. A możesz powiedzieć. No to oprócz Jojo, no bo Jojo na pierwszym miejscu oczywiście, to najlepsze kontakty miałam z Bartkiem i z Nedem. To były takie dwie osoby, które były po prostu takie mega super i nieważne co się działo, to oni tak jakby zawsze pomagali i się z tobą śmiali, nieważne w którym już odcinku byłaś, czy zaczęli gwiazdożyć, czy nie zaczęli gwiazdożyć. Oni zawsze byli tacy sami i to zawsze mi się najbardziej mi podobało, bo niektórzy już zaczynali gwiazdożyć na przykład. Dzień dobry. A jak myślisz, masz dużo zaległości ze szkoły i tak dalej? Czy w ogóle one jakieś są, czy... Tak, są zaległości, bo no, w końcu 7 tygodni mi nie było, byłam tylko przez 2 dni.
w szkole, po trzecim odcinku, jak odpadłam. A no nie, no dużo mam zaległości. Tylko nie wiem, czy teraz nauczyciele będą kazali mi zdawać te wszystkie testy, które były zaległe, czy tylko jak się umawialiśmy wcześniej przed odcinkami na żywo, że będę tylko miała po 4 oceny z danego przedmiotu i no, po 4 oceny z każdego przedmiotu i koniec. Że tak, żebym zdała. Rozumiem. Zobaczymy. A powiedz mi jeszcze, jak się dowiedziałaś o tym, że wracasz do programu po tym, jak odpadłaś? Czy to, to było bardzo fajnie, bo to była taka super akcja. Bo ja tak przez cały tydzień, od środy, kiedy odpadłam, sobie myślałam, tak, o, ale by było fajnie wrócić do tego programu. Tak już się przyzwyczaiłam trochę do wszystkich ludzi, do tych codziennych treningów, że cały czas tylko na sali siedzimy, albo na sofach odpoczywamy i zalegamy i po prostu nie możemy się ruszać. No i bardzo za tym tęskniłam. No i tak myślałam i tak w poniedziałek miałam nadzieję, że zadzwonią. Poszłam do szkoły i tak i siedzę sobie w szkole i tak dobra, trzeba się już ogarnąć, trochę ponadrabiać i... I ogólnie tak no trochę ponadrabiać. No i tak sobie myślałam, że w sumie było fajnie tak wrócić. No i nie zadzwonili w poniedziałek. No i tak wróciłam we wtorek i tak sobie myślałam, że Boże, ja bym chciała tak bardzo wrócić, ale już jest wtorek, więc na bank nie zadzwonią, nic się w ogóle nie zadzwonią, nic się nie stanie. W sensie nikomu nie życzyłam niczego złego, ale sama chciałam wrócić do programu na jakichś niemożliwych zasadach, że wszyscy zostają. No i no bo wszyscy się tam zżyliśmy trochę. No i siedzę sobie we wtorek wieczorem, już zaczynam się trochę uczyć do tych testów, które sobie umówiłam. I jest godzina 20:30. I dzwoni do mnie telefon, a to moja opiekunka z UKDS. I ja tak odbieram, tak halo? A ona takie, Ania, słuchaj, chciałabyś wrócić do programu, bo Julka ma kontuzję i prawdopodobnie nie zatańczy, ale to jeszcze nie jest pewne. I takie, tak, oczywiście. A ona takie, no to super, w ile byś mogła przyjechać mniej więcej do studia Transkolor, bo już we wtorki były zawsze próby w Transkolorze i tak samo w środy. I ja mówię tak, no bym godzinkę jestem w Warszawie, ja tylko się tutaj ogarnę, spakuję i już jadę. Ona takie, no dobra, no to super, Hania, dziękuję. I tak, no dobra, no to pa. I tak rozłączamy się, a ja takie... tak biegnę na dół, jakbyście, co się stało? A ja, wracam do programu! No i byłam taka mega spontaniczne. To tak. Było. I później duetu się uczyłam w samochodzie przez godzinę i openingu też. Jak to w samochodzie? To... No siedziałam to jest... i się uczyłam z nagrania, bo mi wysłali nagranie. Tak to rozumiem. Powiedz mi, bo teraz ci się otworzyła bardzo duża droga, przecież byłaś półfinalistką, tak? Tak. Programu. Jakie masz plany na przyszłość? Czy masz jakieś marzenia, gdzie się chcesz dostać? Gdzie... No ja bym chciała na ten Broadway, ale no cóż. Może się jeszcze uda, może nie, no zobaczymy. A tak to bym chciała kontynuować to, co wcześniej sobie myślałam, żeby pójść do jakiegoś teatru. Najlepiej w Holandii, Nederlandzkie Theater. No, a później tam do McGregora, ale to już były takie wcześniejsze też założenia i myślę, że do nich wrócę. Chociaż jeszcze zastanawiam się nad jakimiś komercyjnymi scenami. Czy może coś nie pójść w komercję, jakieś, nie wiem, teledyski albo coś. No pomyślę. Zobaczmy. Jeszcze nie ustalone. Propozycje. A już nie mam pytań. Nie wiem. Dziękuję bardzo za wszystko, za głosy, za wspieranie, za wsparcie, na wszystko. To jest dla was ode mnie. Za to wszystko.